Cześć, minął rok i oto znowu jesteśmy w drodze do Warszawy na kolejną edycję festiwalu Kontrast, poświęconemu malarstwu figurkowemu. Tak jak poprzednio, festiwal odbywał się w Ursynowskim Centrum Kultury Alternatywy, a wejście było całkowicie darmowe, co przy tej wielkości imprezie jest godne podziwu. Na miejscu czekało na nas sporo zmian i to na plus. To, co od razu rzuciło nam się w oczy, to wielki namiot, w którym znalazła się strefa bitewniaków. I bardzo dobrze, bo przed rokiem stoły rozrzucone były w kilku miejscach na piętrze, w tym w wąskich korytarzach. Widzieliśmy tytuły nie tylko spod znaku Warhammera, ale też kilka znanych nam z imprez planszówkowo-bitewnych, na przykład Togo Bogowie Wojny, Ogniem i Mieczem, World Action, Song of Ice and Fire. Zaskoczyła nas obecność niewielkiego Warhammera Underworlds, którego często sami gramy i kilka poradników możecie znaleźć na naszym kanale. Jeżeli chodzi o tereny w strefie bitewniaków, to w tym roku spodobał nam się teren doków idealnie pasujący do np. Mordheima. W głównym budynku festiwalu czekały też zmiany. Wystawa konkursowa przeniesiona została z jednej sali i zajmowała praktycznie cały parter, co przy tak ogromnej ilości prac nie dziwi. Mimo to niełatwo było obejrzeć wszystko bez czekania w kolejce, bo frekwencja w sobotę naprawdę imponowała, pewnie dzięki Dniu Dziecka, które odbywało się równocześnie w Centrum Kultury. Zdjęcia i filmy prac będziecie mogli obejrzeć na końcu materiału. Stoiska handlowe przeniosły się na piętro i do wcześniej wspomnianego namiotu. Do kupienia było praktycznie wszystko: systemy bitewne, pędzle, farby, posypki, drewniane podstawki oraz oczywiście pojedyncze figurki i popiersia. Ceny tych ostatnich wydawały mi się za to wyższe niż przed rokiem i trochę odetchnąłem, że od miesiąca mam już drukarkę żywiczną. Były także warsztaty malarskie, spotkania z malarzami. Z rzeczy wartych odnotowania było napotkanie youtuberów, których oglądam. Zagranicznych Marka Frizoniego, z rodzimych Mateo z Paints of War oraz Grota, który wytrwale malował figurki i transmitował przez całe 6 godzin na swój kanał. Czy impreza jest godna polecenia? Jak najbardziej. Nawet jeśli nie malujecie, widać, że festiwal ciągle się rozwija. Zagospodarowanie terenu jest coraz lepsze, jest co zjeść. W dodatku po Ursynowie krążyła darmowa linia autobusowa, zorganizowana przy okazji pobliskiego festiwalu modelarstwa Baba Ryba. Dla nas jest to świetna odskocznia od konwentów planszówkowo-bitewnych i w dodatku inspiracja, by więcej malować, bo z tym niestety u mnie w tym roku słabo. No dobrze, czas pozostawić Was z galerią części prac. Podobnie jak poprzednio, podzielone były na różne kategorie: armie, oddziały, pojedyncze figurki, w tym historyczne, mini-dioramki i tak dalej. Nam najbardziej przypadła do gustu kategoria opowieść. Ponieważ byliśmy tym razem w sobotę, wyniki konkursu z czasem podlinkuję pod filmem, a teraz zapraszam do oglądania i pozdrawiam. Hej, cześć!